Epoką literacką, która nastąpiła po renesansie, jest barok. Nie możemy wskazać wyraźnych ram czasowych tego okresu, gdyż przemiany światopoglądowe następowały stopniowo. Uznaje się, że w Europie barok trwał od schyłku XVI do XVIII wieku, zaś w Polsce przypada mniej więcej na okres od śmierci Jana Kochanowskiego do początku panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa barok prawdopodobnie wywodzi się od portugalskiego słowa barocco, oznaczającego nietypową perłę o nieregularnym kształcie. Właśnie dlatego epokę tę określa się słowami takimi jak dziwność, nieregularność i nietypowość. Ludzie epoki baroku przeciwstawili się renesansowemu optymizmowi. Dostrzegli ludzką nietrwałość i niepokojące przemiany świata, takie jak wojny, religijne i polityczne. Czuli, że człowiekowi trudno jest znaleźć swoje miejsce w świecie. W świecie, który wcale nie jest piękny, spokojny i harmonijny, a wręcz przeciwnie, panuje w nim niepewność, zmienność i przemijanie. Dlatego właśnie pojawiło się rozdarcie i zwątpienie. Człowieka przyrównano do trzciny, która jest słaba, krucha i miotana porywami wichury. Stąd w barokowej poezji pojawił się motyw vanitas, skupiający się na przemijaniu człowieka i świata. Barok to zwrot w stronę Boga i odrodzenie się żarliwej religijności, często skutkującej nietolerancją wobec innych poglądów. Pojawiła się kontrreformacja, czyli ruch zmierzający do przeciwstawienia się renesansowej reformacji. Został on powierzony jezuitom i miał na celu odnowę kościoła. W poezji natomiast pojawił się nurt metafizyczny, ukazujący trudy egzystencji i wewnętrzne zmagania człowieka w kwestii dobra i zła. Polskimi przedstawicielami poezji metafizycznej są Mikołaj Sępszarzyński i Sebastian Grabowiecki. Dużą popularność w kręgach dworskich zyskał nurt dworski, którego przedstawicielami są Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski. Nurt ten nawiązywał do marinizmu, twórczości włoskiego poety Giambattisty Marina, uważającego, że poezja powinna zaskakiwać czytelnika. Twórcy starali się więc tworzyć niezwykłe, zaskakujące i misternie skomponowane wiersze, które stanowiły rozrywkę dla bywalców dworów. Poruszali głównie tematykę miłosną i metafizyczną. Ważnym pojęciem jest bliski marinizmowi konceptyzm, dążący do nieustannego zadziwiania czytelnika dzięki oryginalnemu pomysłowi na treść i budowę utworu. W polskiej literaturze wyróżnia się też nurt ziemiański, inaczej zwany sarmackim. Do jego głównych przedstawicieli należą Jan Chryzostom Pasek oraz Wacław Potocki. Skupiali się oni na kulturze szlacheckiej i poruszali tematykę taką jak codzienność, dylematy religijne, sprawy narodowe i kwestie obyczajowe. W czasach baroku nastąpił przełom w sztuce teatralnej. Zmienił się nie tylko kształt budynku, w którym wystawiano dzieła, ale także budowa utworów i ich cel. Najsłynniejszym dramatopisarzem angielskim przełomu XV i XVI wieku był Szekspir, zaś najważniejszym komediopisarzem we Francji był Molière, autor Świętoszka i Skąpca. Sarmatyzm to dla polskiej kultury bardzo ważne pojęcie. Oznaczał przekonanie polskiej szlachty o pochodzeniu od starożytnego ludu Sarmatów oraz o ważnej pozycji w Europie, ponieważ walcząca z Tatarami i Turkami Polska miała być przedmurzem chrześcijaństwa. Cechami Sarmatów były duma narodowa, przywiązanie do tradycji, wystawność i gościnność. Niestety, z biegiem czasu przerodziły się one w megalomanię, niechęć do zmian, ksenofobię, czyli niechęć do cudzoziemców, awanturnictwo, obżarstwo i pijaństwo oraz nietolerancję religijną. Barokowa sztuka jest bardzo różnorodna, jednak wyraźnie zauważyć można sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu. Jej cechami były światłocień, krzywizny, kontrast, symbolika i iluzjonizm, przez co dzieła prezentowały głęboką religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój. Pojawiły się sceny alegoryczne, mistyczne i mitologiczne, a także pejzaże, portrety i martwe natury.
Najsłynniejsi malarze tego okresu to Rembrandt, twórca licznych autoportretów i dzieła Straż Nocna, Rubens, znany m.in. z obrazu Trzy Gracje, a także Caravaggio, autor dzieła Powołanie świętego Mateusza. Jedną z najsłynniejszych rzeźb epoki jest Ekstaza świętej Teresy Giovanniego Lorenzo Berniniego. W sztuce pojawił się nowy styl, zwany rokoko. Zachował się bogactwem szczegółów, dekoracyjnością, asymetrią i swobodą kompozycji. Stosowano go głównie w przedmiotach użytkowych, takich jak figurki, lustra, zastawa stołowa czy meble. Styl rokoko jest charakterystyczny przede wszystkim dla kultury dworskiej. Okres baroku to także rozkwit muzyki świeckiej. Wynaleziono takie formy muzyczne jak sonata, koncert i uwertura. Pojawiły się również opera, oratorium i kantata. Trzema największymi kompozytorami baroku byli Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel i Antonio Vivaldi. Podsumujmy. Barok obejmuje okres od drugiej połowy XVI do XVIII wieku i oznacza dziwność i nieregularność. Podstawę filozofii stanowi sprzeciw wobec renesansowego optymizmu i uznanie świata za nietrwały i niepewny. Nastąpił zwrot ku duchowości, co zaowocowało żarliwą religijnością. Pojawiła się kontrreformacja, mająca na celu odnowę kościoła, a w poezji wyodrębnił się nurt metafizyczny. W Polsce popularne stały się nurt dworskiej poezji inspirowany marinizmem, którego przedstawicielem był Jan Andrzej Morsztyn, oraz ziemiański, skupiający się na życiu szlachty, reprezentowany przez Jana Chryzostoma Paska. Najważniejsi pisarze europejscy to Molière, Daniel Defoe i zaliczany też do renesansu William Shakespeare. Barokowa sztuka prezentowała religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój. Artyści stosowali światłocień, krzywizny, kontrast i symbolikę. Najważniejsi malarze to Rembrandt, Rubens i Caravaggio. Rokoko zaś to styl w sztuce użytkowej, zadziwiający lekkością i dekoracyjnością, asymetrią oraz swobodą kompozycji. W kolejnym filmie zajmę się teatrem elżbietańskim oraz tragedią szekspirowską. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.